Cześć, tu Magda z naszej podróży edu.pl, a zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem zabieram Was do Splitu, a właściwie do dzwonnicy katedry Świętego Dujama, skąd będziecie mogli podziwiać panoramę Splitu. Zostańcie ze mną. Nie wszyscy turyści zdają sobie sprawę, że tętniące życiem stare miasto Splitu było kiedyś wielkim pałacem cesarskim. Część zachowanych budowli pałacu Dioklecjana możemy obejrzeć za darmo, natomiast aby wejść do innych wymagane jest wykupienie biletu. My skupimy się na dzwonnicy katedry Świętego Dujama. Koszt wstępu na tą dzwonnicę to koszt 30 kun, czyli około 16-17 zł za osobę. Wejście nie jest wymagające, natomiast widok jest przepiękny. Polecam każdemu zobaczyć. Dziękuję, że byliście ze mną na tym krótkim odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji. Oczywiście za wszystkie dotychczasowe subskrypcje bardzo dziękuję i proszę o nowe.